mamy dwukrotnie znaleźć prędkość światła względem Ziemi, czyli względem inercjalnego układu odniesienia nieruchomego. Skorzystamy z transformacji prędkości w mechanice relatywistycznej, z transformacji wprost. Masz ten wzór z lewej strony ekranu. Promień biegnący zgodnie z ruchem rakiety posiada prędkość względem Ziemi V1 równą prędkości V1' względem rakiety plus prędkość rakiety. V1, prędkość promienia względem rakiety, to C. Podstawiamy dane U oraz V1' do tego wzoru. Łatwe algebraiczne przekształcenia. Otrzymujemy w efekcie C. Gdy ruch odbywa się, promienia odbywa się przeciwnie do ruchu rakiety, wtedy mamy do czynienia z prędkością promienia względem Ziemi V2. Teraz promień biegnie w stronę przeciwną, no to uwzględniamy to jako minus C. Czyli prędkość względem rakiety jest równa minus C, a prędkość rakiety, tak jak poprzednio, 0,9 C. Wstawiamy dane, podstawiamy je do tego wzoru i znajdujemy minus C. Zwróć uwagę na to, że w obu przypadkach sytuacja dotyczy zapytania, z jaką prędkością porusza się światło. Oczywiście doświadczenie pokazuje, że światło, niezależnie od układu odniesienia, porusza się z prędkością C. I to uwzględnia i pokazuje transformacja prędkości w mechanice relatywistycznej.